Zapewne dużo osób zastanawia się, czy Mariusz odejdzie z serialu, co z nim dalej będzie, skoro zabił człowieka. Jeśli ktoś jeszcze jakimś cudem nie obejrzał 813 odcinka, to w skrócie powiem, Mariusz poszedł do szefa Moniki, rozpętała się szamotanina, jeden z karków wyciągnął nóż, chciał Mariusza pociąć, ten złapał go za rękę, a drugi z karków wleciał w ten nóż. Wiadomo, teraz przebywa w więzieniu. Jego sytuacja nie jest zbyt dobra, wręcz beznadziejna. W następnych odcinkach adwokat będzie omawiać całą sprawę z Angeliką, Kazimierzem, a w więzieniu z Mariuszem. Czy odejdzie? Ryży też siedział w więzieniu i jakoś dalej jest w serialu. To oczywiście prawda, ale tu może być odwrotnie. Być może sam aktor uznał, że chce odejść i wymyślili, jak zakończyć jego wątek w Lombardzie. Aczkolwiek uważam, że Mariusz nie odejdzie. Jego postać jest tak samo ważna jak Kazimierza. On jest ojcem Lombardu. Gdy Kazimierza nie było, to kto ustawiał Adka do pionu? No właśnie on. A na odejście z Lombardu już miał kilka mocniejszych wątków. Na przykład, gdy został postrzelony w głowę, gdzie serio już wtedy myślałem, że umrze. Co do samego czynu, wszystko zależy od zeznań ochroniarzy szefa Moniki i oczywiście od niego samego, ale to co mogliśmy zobaczyć w tamtym odcinku, to w mojej ocenie kwalifikuje się do obrony koniecznej lub nieumyślne spowodowanie śmierci. Jeśli sąd zakwalifikuje ten czyn jako obronę konieczną, to wyjdzie z więzienia, a jeśli nieumyślne spowodowanie śmierci, to grozi mu od 3 miesięcy do 5 lat, a jako że jest żołnierzem w stanie spoczynku, z dobrą opinią, to może dostać zawiasy. Podsumowując, myślę, że nie odejdzie z Lombardu, a tym bardziej nie pójdzie za to siedzieć. Serial w ostatnich sezonach stracił naprawdę bardzo dużo, by od tak mógł zrezygnować z twarzy tego projektu. Jeśli będzie inaczej, to nagram jeszcze jeden film i powiem, co o tym myślę. Natomiast mam taką cichą nadzieję, że nie będę musiał go robić i Mariusz zostanie. Daj koniecznie znać w komentarzu, czy jeśli Mariusz odszedłby z serialu, to będzie ci go brakować?